Dzisiaj jest to kolejna edycja, cykliczne wydarzenie, przywitanie wakacji. Poprzednie lata były organizowane w parku. W tym roku postanowiliśmy, że odbędzie się na naszym stadionie tutaj lokalnym w Mosir. Przy współpracy z Mosirem mogliśmy skorzystać z takiej okazji. Najważniejszym punktem to jest rozgrywki między radami osiedli, które zostały zaproszone, przyjęły zaproszenie. Jest to Cicowa, miejsce kłodnickie, Pogorzelec i wiele innych, którym dziękujemy, że po prostu przyjęli zaproszenie i teraz będą rozgrywki się tam toczyły. Rozgrywki, które tu zaproponowaliśmy jako Rada Osiedla, będą się toczyły w siatkę. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, zjeżdżalnie, popcorn, wata, lody. Chłodne napoje, można skorzystać po prostu z wiele takich atrakcji, które co roku się sprawdzają. Będą sportowe takie zawody, to jest niespodzianka. Przygotowane są po prostu jak co roku spontanicznie. Pogoda teraz, w tej chwili po prostu słoneczko wyjrzało, choć wczoraj rokowania były nie najlepsze, no ale widać, że po prostu w tej chwili tak no, wszystko wyjdzie, uda się, mam nadzieję. Uważam, że ogrom pracy włożone. Chciałabym z tego miejsca podziękować. Po prostu dużo pracy. To nie jest tak, każdy pracuje zawodowo, gdzieś tam się realizuje, ale mimo wszystko chcą, żeby takie wydarzenia miały miejsce. I tak jak mówiłam, to jest takie wydarzenie co roku już od wielu, wielu lat. Dzisiaj w roli sędziego. Trzeba kiedyś odpocząć. Tutaj akurat Rady Osiedla rozgrywają świetny turniej, każdy sobie świetnie radzi. Także dzisiaj rola sędziego, no nie jest to dla mnie jakaś nowa profesja. Dzisiaj tak wyjątkowo w tej roli. Aktualnie jest po sezonie tamtym, teraz jest odpoczynek, jest czas na regenerację. Aktualnie w sumie startuję w zawodach w piłce również na plaży. Także dzisiaj był rozgrywany turniej również na Kuźniczkach. Także tak to wygląda. Dzisiaj w Sowięcicach odbywa się festyn, wakacje, zaczynamy drużynami takimi jak Cicowa, Śródmieście, Stary Ujazd, Blachownia, Miejsce Kłodnickie, Sławięcice, Kłodnica, Pogorzelec. To są rady osiedlowe, które dzisiaj rywalizują u nas na obiekcie w Sławięcicach w parku. Gramy dwoma systemami, to znaczy są dwie grupy, grupa A i grupa B. I pierwsze miejsce z grupy A gra o pierwsze miejsce z grupy B i te osoby, które zajmą drugie miejsce, grają o trzecie miejsce. Dzisiaj mamy watę cukrową dla dzieci za darmo, popcorn, dmuchańce i wiele innych konkurencji. Także zapraszamy, dziękujemy za przybycie wszystkich rad osiedlowych. Przyjechaliśmy tu jako przyjaciele, sąsiedzi, zamiedzy z Ujazdu, drużyna w większości ze Starego Ujazdu, którą też postanowiłem wspierać. Mam nadzieję, że uda nam się tu jak najfajniej spędzić czas, zdobyć jak najwięcej punktów, oczywiście w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Także fajnie, że takie inicjatywy się odbywają i fajnie, że możemy się też zintegrować tutaj z naszymi znajomymi zza płotu. To koniecznie musimy zaprosić tutaj drużyny z Kędzierzyna-Koźla, ze Sławięci, ze Cisowej, tutaj ze wszystkich innych osiedli Kędzierzyna. Zawsze zapraszamy wszystkich mieszkańców Kędzierzyna przy każdej okazji do ujazdu, ale myślę, że też pomyślimy nad formą jakiegoś rewanżowego turnieju.